Dzisiaj, moi kochani, jest mega ważny dzień, ponieważ razem wspólnie, po raz pierwszy, z ekipą zasiądziemy do kolacji wigilijnej. Za chwileczkę będziemy sobie składali życzenia, wręczali prezenty, no i co najważniejsze, zajadali przepyszne jedzonko. Za chwileczkę przejdę się po domu, zobaczymy, jak wszyscy się przygotowują do świąt. No a wy, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, jaki prezent otrzymaliście na święta, co chcielibyście dostać, albo już dostaliście, bo nie wiem dokładnie, kiedy ten odcinek wleci. No i oczywiście strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli jesteście zadowoleni z prezentu. A ja wtedy będę dokładnie wiedział, ile osób jest zadowolony ze swoich prezentów. Był dzisiaj u mnie święty Mikołaj, wcisnął się przez komin i zostawił taki przekozacki, ciężki, pancerny prezent. Nie mam pojęcia, co jest w środku, ale ekipa będzie mogła dzisiaj go otworzyć, odpowiadając na świąteczne pytania, które przygotował Mikołaj. Za każdą poprawną odpowiedź będą przecinali jedną trytytkę. Osoba, która jako ostatnia przetnie trytytkę i odpowie na finałowe pytanie, zgarnia całą zawartość, która znajduje się w środku. No jestem mega ciekawy, co tam się kryje i zobaczymy, kto dzisiaj zdobędzie dodatkowy prezent. No mamy już godzinę 19, więc czas przygotować się na Wigilię. Ja mam na sobie tylko brzydki sweter, więc zmieńmy to. No i już jesteśmy gotowi. Ubrany w miarę jako tako. Dobra, chyba ta koszula nawet jest wyprasowana, co? Jest w ogóle mega się dziwię, ponieważ, moi drodzy, jeszcze nigdy razem wspólnie nie zasiadaliśmy tak ładnie ubrani do stołu. Zazwyczaj to się siedzi w dresach, pije kawę albo je obiad wspólnie i tyle. I to w dodatku catering. Dzisiaj jest same pyszności. Mua. Mamy ją, mamy ją. Coś to za piękności, wow. Biało-czerwoni, Polska. Wow. Ja mam za to takie piękne kapcie Grincha. A Iwunia, gdzie ma swój świąteczny kubraczek? Iwunia. Proszę się iść przebrać, Iwi, dopiero przyjść, tak? Inaczej nie wpuszczamy na salę. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje. O. Tam już coś o nożach rozmawiają. Hola, hola, co tu się dzieje? Witamy, witamy, dzień dobry. Krystian, co to? Krokiecik, szefo. Nie! Pasztecik! Jaki pasztecik? To jest krokiecik, ja też mówię, what the f***. O, też się zdziwiłem. Tak niżej. Dobra, teraz paszteciki idę. Jakieś, nie? Co tam pan tutaj pikci? Ja jestem, że potrafię. Ja jestem dzisiaj pierogomen. Okej. Okay. Jakie będą? Ruskie i z kapustą, wigilijne. Smażone, najlepsze. Smażone. Nie wiem, już zjadłem, co? O kurde, no tutaj powiem szczerze, dobrze to wygląda. Uwaga, teścik pieroga rogalińskiego. Go! Kapuchą, smażony, pycha. Jak widzimy, robota wre. Jeszcze chciałem wam pokazać tą choineczkę, którą ubieraliśmy wspólnie. Spójrzcie, jaka piękna. Prezenty już pod spodem na nas czekają. O, idzie piękniejsza choineczka. O, co to za koleżanka Ibunia, choinka? Ocencie Ibunię w skali 1 do 10, co? Dyszka jak nic, Ibunia, nie? Piękna, piękny piesek. Amerykanko! Pokaż! Choinka! Giga, czas! Troszeczkę urozmaicimy ten odcinek. Podejdę teraz do każdego i zapytam się ich, jaka jest ich ulubiona potrawa wigilijna. Wiesz, jak się z tym wywrócisz, to świąt nie będzie. Spokojnie, Krystek, nie takie rzeczy się robiło. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Hmm? Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? Jedna tylko. Pierożki, kapusta, grzyby. Jedna. No to pierożki z kapustą i grzybami. Okej, okay, no dobra. Najlepsze, co może być, nie? Dobra. Jak babcia podsmaży. Petarda. To drugie pytanie. Oho. Jaki był najbardziej nietrafiony prezent, który dostałeś? Kurde, ja co roku skarpetki dostaję ze sweterkiem, więc ciężko, żeby wybrać jakiś jeden. Kiedyś dostałem jakąś zabawkę, której strasznie nie lubiłem, ale to jak byłem bardzo mały. Jakby... Dlaczego zjadasz mi te rogi? I ja mam do ciebie trzecie pytanie. O nie. Mógł mi koszulę zapiąć. Na rękawie. Czyli nie pamiętasz, Rzeko? Dobra. Nie wiem, że czujesz. Okej, okay, stój. Stoję. Pytanie do ciebie za 100 punktów. Poczekaj. Ulubiona potrawa wigilijna. Niezapięte rękawy, się wstydzę. Ulubiona potrawa? No to nie, no pierogi są game changerem totalnym. Jeżeli chodzi o wigilię, to pierogi jak 100%. Które? Kapusta. Znaczy, najbardziej lubię chyba ruskie, ale no wigilię to kapusta. A najbardziej nietrafiony prezent jaki dostałeś? Nie, wiesz co, ja nigdy nie miałem tak... Od rodziców to zawsze dostaję jakieś tam pierdółki. Kiedyś mi rodzice takie prezenty kupowali porąbane. Ale tak, to nie mam takich nietrafionych prezentów. Wszystko się gdzieś tam przydaje. Nie dostałeś na przykład lalki Barbie zamiast Kena? nie zdarzyło się. Okej, okay, właśnie to! Barbie dostałem zamiast Kena! Przypomniałeś mi. Dzięki, Krystian. To twoją figurkę ktoś ci pod choinkę położył? Barbie czy Kena? A, Barbie. Klaudia, pytanie do ciebie za 100 punktów. Czemu jesteś taka wesoła? Bo mamy święta. A święta trzeba być miłym i pogodnym i uśmiechniętym. I kochać wszystkich trzeba. No niestety trzeba. Do 24 tylko, więc trochę jeszcze zostało.
Dobrze, odpowiedz mi na pytanie. Ulubiona potrawa wigilijna? Chyba sałatka jarzynowa. Serio? No nie wiem, nie mam ulubionej. Lubię, wszystko lubię. Wszystko lubię, pierwsza, ale u mnie w domu... Pierwsza potrawa, od razu siadasz i insta z bomby nakładasz w Wigilię. No to pierogi, sałatka jarzynowa. No to sałatka jarzynowa, to no, dobrze. No, dobra, no ale mam taką jedną niedobrą, że jak o niej myślę, to źle się robi. A co jest w niej dobrego takiego? Bo to są ziemniaki z kapustą, z grzybami, polane olejem. Nie wiem, jak to się nazywa, ale u mnie coś takiego się ija. I... Ale ty nie jesz. U mnie się je, ale no, ja nie jem. Muszę spróbować, więc dziubkam. A najbardziej nietrafiony prezent pod choinkę? Wiesz co, u mnie się prezentów w domu nie dawało. Więc chyba no, nie miałam. Po prostu może nietrafione było to, że ich nie miałam. Okej, jakoś wybrnęłaś. No to wesołych świąt ci życzę i lecę dalej. Ja wam również życzę wesołych świąt. A co to jest za miejsce? Dla Mikołaja? Tak. Miejsce dla Mikołaja? Bo dzisiaj przyjdzie do nas Mikołaj, bo wszyscy byliśmy grzeczni i uprzejmi i mili w tym roku, prawda, Jacob? Ja też tu jestem, właśnie miałem zwrócić uwagę, że coś się nie zgadza. Powiedz mi tak, ulubiona potrawa wigilijna? Uszka z barszczem. Uszka z barszczem, okej, okay. ciekawe. Czekam na nie zawsze cały rok, żeby tylko zjeść. I nie jem w ciągu roku uszek z barszczem, a wiem, że są ludzie, którzy jedzą właśnie uszka z barszczem w ciągu roku, kupują sobie takie mrożone i jedzą. To jest bez sensu. Na uszka powinno się czekać cały rok. Właśnie, a są tacy, którzy nie jedzą barszczu. Ty, to do Rogala i do Klaudii, a to zawsze tak. Barszczyk Dobra. Jest petarda. Mamy dzisiaj w ogóle barszczyk? Mamy tak. Cały barszczyk. I uszka też, ale tylko po 5. Najbardziej nietrafiony prezent? Pewnie jakiś perfum, który po prostu nie pasował ci. Tak. Okej. Okay. Dobrze, teraz ja odpowiem na te pytania. Ulubiona potrawa wigilijna to jest, jak mój ojciec zrobi karpia wędzonego i on jest taki mocno pieprzny, pikantny, zarąbisty, jeszcze taki ciepły z wędzarni. Mamy wędzarnię u siebie na podwórku. Petarda to jest najbardziej pożądana ryba w ciągu roku przeze mnie i najbardziej pożądana potrawa, więc jest przepyszny, polecam każdemu. A najbardziej nietrafiony prezent, no to chyba jak dostałem podróbkę Action Mana. Poprosiłem Mikołaja o Action Mana i zamiast dostać Action Mana, dostałem podróbkę Action Mana. I nie było napisane Action Man, tylko to był taki jakby Ken dziwny. No i byłem wtedy mega smutny. Cieszyłem się co prawda, ale to jednak nie to. Action Man to Action Man. Kto miał Action Mana, pisze w komentarzu serduszko. Pierwsza kolenda, która ci przyszła od razu do głowy. Last Zanuć. Christmas. No, znuć. A zaśpiewaj. But the very next day you gave it away. This year. You saved me from tears, I gave it to someone special. Aha. To ci prawa autorskie dadzą, nie? A, dobra, no. O, jest i spóźniony gość. Zgadza się? Będzie zajadane uszko? Koleżko? Chyba tak. Nie jedna. Co pani tu robi? Halo? Nie proszę nie podglądywać, ja tylko pomagam Mikołajowi. Okej. Okay. Taki niby z ciebie elf? Płaka uszy. No faktycznie elf. JJK challenge. Rozleje się czy się nie rozleje ten barszczyk? Najgorszy. Na obrusik. No weźcie no. No weźcie no. Poszło jakoś, dobra. Chyba, że będzie gorąca łapka. Dobra. Wow! Rozlało się. Znaczy... Kapało. Potrzebuję serwetkę. Mój przyjaciel chciałby też usiąść z nami przy stole. On jak zacznie mówić ludzkim głosem, to siądzie. Dobra. Cześć, dawaj, musisz dasz mówić ludzkim głosem. No to co, ja jako najstarszy w tej rodzinie powinienem coś powiedzieć, tylko nie wiem co. Życzę wam wesołych świąt, smacznego i żebyście byli dalej takimi ludźmi wspaniałymi, jak jesteście. Zdróweczko, Patryk! Zdróweczko. Wasze zdrowie też, widzowie. Widzimy się po Wigilii. Dobrze, jesteśmy już po kolacji wigilijnej. Pokażcie brzuszki. O nie! Dobrze, że Iggy u mnie na kolankach siedzi. Przed chwilą wręczaliśmy sobie prezenty, ale jakie to były prezenty, to zobaczycie u Jacoba na kanale, ponieważ robiliśmy sobie prezenty w ciemno i tam wszystkiego u niego się dowiecie, więc zapraszam. Tutaj ja miałam najlepszy, także wiecie. Tutaj macie gdzieś film przypięty w karcie, a ja dla was, moi kochani, też przygotowałem dzisiaj prezent, tylko nie byle jaki. Zaraz go przyniosę. Nie byle jaki? Oho! Zamknięte! Słyszę go, to mój prezent idzie. Wow. O kurde! Dziwny prezent bardzo. To jest, co zdejmujemy? To jest nie? Pancerny prezent, tak? To tego nie zdejmę. Akurat! To jest pancerny prezent. Mikołaj powiedział, że byliście w tym roku niegrzeczni.
I dlatego tak zamknął? Tak, więc musicie sprawdzić się w quizie o świętach bożonarodzeniowych. Jestem najlepsza! Nieprawda, ja cię. Ja nawet nie dyskutuję. Prawda jest taka, że ja jestem najlepszy. O, ty na pewno! Zabawa polega na tym, że zaczynamy od JJ-ki jako pierwszej. Okej. Okay. Albo nie, zagrajmy kamień, nożyce, papier. O! Dobra, wasza czwórka. 3, 4. Okej. Rogali ja. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Uuu, jaka walka! Zobaczcie! Wielkie umysły myślą tak samo. Stary, to stary. Rogali, słucha pytanie. Słucham. Jeżeli zna odpowiedź, to przecina. To mówię gong. Albo okay. Zong. Jeżeli nie zna odpowiedzi, no to zong. No to ma zonka i po prostu bez przecięcia podaje dalej. Okay. Osoba, która jako ostatnia przetnie ostatnią trytytkę, więc strategia musi być jakaś tutaj, pamiętajcie. Aha. Wygrywa całą zawartość pudełka. Okej. Okay. Ile waży? Nie wiem, stary. Sporo. Ej, sporo? Ale czasu to chyba... To jest mega pełne. Dobra, dawaj ziutek. Ziutek! No na ciebie, Patryk, zaczynaj. Dobra. Pytanie pierwsze do Rogalika. Jesteś gotowy? No. Dlaczego Grinch nie lubi świąt? O lol! No, dlaczego on nie lubi świąt? Okej, okay, oddajesz dalej. Klaudia? Mam odpowiedzieć. Tak, jeżeli znasz, przecinasz. Grinch nienawidził świąt. Ponieważ... On ostatnio oglądał film! Ponieważ był zakochany w pewnej pięknej kobiecie i nie lubił świąt, bo tak, bo nie miał tej miłości. Klaudia, dobrze! Trafiła, okej! Okay. Pierwsza poszła. Pierwsza zdetonowana. Proszę. Dobra. Kto we Francji przynosi prezenty? A. Karzełek. Okay. B. Elf. C. Dzieciątko Jezus. A u was kto przynosi prezenty? Mikołaj. Normalnie. I gwiazdka. To we Francji będzie Dzieciątko Jezus. Dobrze, przecinasz. No i kurde, trafiły. Trafił, no. Siup. Dawaj, stary, pokaż tą krzepę. No, dobra. Proszę bardzo. Proszę. Jak w Wielkiej Brytanii dzieci wabią świętego Mikołaja? Zostawiają mu ciasteczko i mleko. Brawo! Skąd wiedziałam? Ej, szafowała. To jest najlepszą święta. Ej, tylko Rogal to jest. Ale Rogal Grinch. Z czego Shrek zrobił ozdoby świąteczne? A. Ze świeczek. Poczekaj, poczekaj. A. Suszona trawa. B. Żaby i węże. C. Z mchu. Żaby i węże. Dobrze. Tak. Trafił. Dobre. Ja bym nie odpowiedziała. A ja to wiedziałem. Pytanie kinematografia. O. Oho. Dlaczego Kevin został sam w domu? Bo go rodzina zostawiła niechcący. No a co on zrobił? Co ci chodzi? No zostawiła go, no. No i został sam w domu. Nie, bo zrobił coś. Ale przestań. No musisz wiedzieć, co zrobił. To, że rodzina go zostawiła, okej, okay, no ale z jakiego powodu go zostawiła? No zasnął. Dobrze, zaspał. Zaspał, nie wstał. Właśnie, tak. Dokładnie. Kurczę! Coraz bliżej święta! Tego bym nie wiedział na bank, nie? Jak nazywa się msza, msza, która odbywa się z 24 na 25 grudnia? No nie mogę. A pasterka! Nasza pasterka to jest taka potężna zawsze! O, pasterka jest zarobista! Proszę bardzo, Justynka, leci do ciebie, już tylko trzy! Ktoś musi z was nie odpowiedzieć, proszę! Czyli ja już nie mam szans na wybieranie prezentu. No chyba, że ktoś nie odpowie. Grinch mieszka w pobliżu jakiego miasta? A. Gwiazdkowo. B. Ktosiowo. C. Mikołajowo. Ktosiowo? Klaudia podpowiedziała. Nie, przecinaj! Przecinaj, okej! Okay. Klaudia taktycznie dobrze to zrobiła. Dobrze zrobiła. Rogali, nie wiem, czy to będzie takie proste, ale słuchaj. Przed kim renifer Niko ratuje święta? A. Sowami, B. Wilkami, C. Niedźwiedziami. O kurde. Kim jest renifer Nikoś? No, trzeba było... Niko. Trzeba było oglądać. Niko, co to w ogóle, nie wiecie? Trzeba było czytać lektury. To była lektura? Tak. No. O złotowłosej. Niko przed kim ratuje święta. Biorąc pod uwagę, że renifer żyje w Laponii, to no, przed niedźwiedziami. Niestety nie. Nie, wygrałam! Podajesz dalej. Klaudia, nie odpowiadaj. Nie wygrałaś! To samo pytanie do ciebie, czy? Dobrze, przecinasz. No to co, coś odpowiedziałaś? Dobrze, Klaudia! Zero tak! Nie wiem, czy to jest renifer, Nikoś! A co miała powiedzieć, sowy? No sowy, logicznie to nie brzmi. Czym ustraja się choinkę w Danii? A. Suszonymi owocami. C. B. Miniaturowymi flagami. C. Tylko lampkami. Jak mają flagi, to nie wytrzymam. No nie mogą być flagi. Pewnie jest to, nie, nie mogą, nie mogą. A. Nie. Niestety. Jest to w Danii
przystają tylko i wyłącznie lampkami. Co? Ja bym powiedziała, że... Dlaczego? Co zamiast choinki stroi się w Grecji? A. Drzewko oliwne. B. Drewnianą kukiełkę. To jest ciekawe. C. Model żaglowca. Drzewko oliwne. Tak. Nie mów, że nie. Nie mów, że tak? nie. Niestety nie. Model żaglowca. Ja pierdolę, do regala wróciło. Jest u mnie prezent. Kto rozdaje prezenty grzecznym dzieciom we Włoszech? A. Śnieżynka. B. Czarownica la Befana. C. Naczelny. Ja wiem. To powiedz. A ty mi nic nie dasz, to się nie pokażę. Dam ci. Ja pokażę do kamery. Dobra, uważam, że śnieżynka. No niestety. Czarownica la Befana. Tak? Czarownica. No oczywiście, tak, że tak. Stary, masz taki, masz do wyboru tak. Mikołaj Renifer, czy pównie nazwa, na którą no. nikt by nigdy nie wpadł. To wiadomo, że jest ta nazwa. Kto by miał, że ja musisz teraz ty odpowiedzieć. Czym zamiast opłatka dzielą się Hiszpanie? A. Chałwą. B. Ciastem drożdżowym. C. Chlebem razowym. Chałwa jest słodka. Hiszpania, tak. Ja już chcę otwierać, bo jak wygrasz, to jest spójne. Najlepsze. Skoro tak. Uważam, że chleb razowy na pewno nie. Klaudia, chleb razowy. Opłatek to jest chleb, ciało Chrystusa. A jak będzie niepoprawne, to rogal ma błę. Jest ciasto drożdżowe, chałwa lub chleb. Nie, Klaudia, są dwie słodkie i chleb. No, ciasto drożdżowe powiedziała. Nie. Chałwą. No kurde, no! Chałwą. Ja wychodzę z tego odcinka, to jest niemożliwe. Dawaj mi ten prezent. Jacoba dałeś. Jacob, tak? Ostatnie pytanie. Tak. Jak trafisz, wygrywa zawartość tego pięknego pudełka. Podziel się. Ile lat miał Kevin, jak został sam w domu? O. No. Wiecie, że ja raz przecież tylko to oglądałem? Strzelaj. Ja bym obstawił... Ale ty nie odpowiadasz Rogal... na to pytanie. 7. Dalej. 8. Dobrze. Jacob, brawo! Otwieraj. O kurde. Jest coś na górze. Piękne góry. List od świetnego Mikołaja, Laponia, 24 grudnia 2021. O, ciekawe. Pierwsza gwiazda na niebie już się pojawiła. W magicznym kartonie czeka na was niespodzianka. Bardzo miła. Na was! Pomimo jedynego uczestnika wygranego, dla każdego z was czeka prezent od Mikołaja Grubego. O! Dla kochanej Pinki przyniosłem jej różowe świnki oraz szklaną kulę świąteczną, piękną i bajeczną. A tą kulę! Czekajcie. Dla Rogalika, który w piłkę czasami myka, przyniosłem bombeczki w kształcie jego ulubionej szameczki. Znalazłem też w worku monsterka, jakby nudna była w tym roku. Dla Jakuba na banana tuba. Co? Nie wiem. Okay. Oraz skarpetki, żeby nie wystraszył stópkami żadnej kobiety. Mikołaj Gruby jest lewem. Dla DJ-ki mojej modelki. Ula la la la. Znalazłem w worku kubek w misie z wielką niespodzianką, o której nie śniło jej się. Żeby nie było za nudno, zróbmy sobie jaja. Dla piesków porzucam zabawkę w kształcie Mikołaja. Do widzów też mam pewien komunikat. Niech uważają, jak nie zostawią łapki i suba, nie dostaną prezentów, chyba że wierzą w cuda. Także łapka na górę. Ej, dobra, Gruby jest szefem, tak? Dawaj te świnki moje! Prezenty. Po kolei! Skarpetki. To dla Jacoba. Jaki god! Dzięki, Mikołaj! Dla piesów! Dla pieska! Oto banana tuba! Pokaż mi mojego tego! Dla banana tuba! O, świnka! To jest świnka! Dowolona świnka! Piłka! Jest piłka! Dla Rogala. Kinder niespodzianka? No to wygląda, wielkie niespodzianka, do kubka była. Jeszcze dla mnie Kinder Delicious! Kolejna! Kinder Delicious, jeszcze dla mnie i o kurde, Klaudina! Klaudi, taka piękna! No jest potężna! Kolejna! Cicho! To chyba śnieg robi. Oj, ma muzyczkę! Ale petarda. I tam Gruby jest nawet! Gruby! Nie wiem, czy ty podsłuchałeś, ale ja mówiłam, że ja zawsze marzyłam, żeby dostać od kogoś taką kulę. Tak, ja nie słyszałem, jestem Gruby. Uwaga. Na Mikołaja mówią Gruby na magazynie. Kinder Delicious i kolejne Kinder niespodzianki. Jezu, ile Kinder niespodzianku. O jeee! Yeah! Zobaczcie tego hot doga. Hot doga z kurczybyka. A tu masz frytki. O ja!
kształcie twojej ulubionej szanki. Ale no. Szef! I monsterek. Monsterek jest mój, tak? A dla niej kinderki! Oddawaj monstera, że dziękujemy bardzo panu Mikołajowi! Dziękujemy prześlicznie! Jajko, chłop jajko! Nie chcę jajko! To nie masz, masz, dobra. Koniec. Dziękujemy ślicznie panu Mikołajowi! Pinka! Jeszcze pinka, pinka! Szukajmy! I jeszcze coś? Chyba już wszystko, siek! I chcielibyśmy wam życzyć wesołych świąt! I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Widzimy się! Now rock!